Witam bardzo serdecznie wszystkich spod znaku Lwa. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład Tarota na sierpień dotyczący Waszych finansów. Sprawdzimy, czy nie ma tutaj żadnych jakichś niebezpieczeństw, niespodziewanych wydatków, czy tutaj jest jakaś rada kart co do właśnie poradzenia sobie z ewentualnymi problemami, ale także, czy nie będzie jakiejś możliwości uzyskania większej kwoty pieniędzy, czy może coś się wydarzy w tej materii. Dobra. Przejdźmy dalej. Okej, widzę, że martwicie się. Ale. No, dobrze, przejdźmy dalej. I widzę, mogę Wam tutaj, drogie lwy, a na sam koniec jeszcze coś się pojawi, ale ogólnie mogę Wam, drogie lwy, powiedzieć, że sytuacja nie będzie taka zła. Jeżeli w rozkładzie pojawia się karta świata, oznacza to, że nawet jeżeli mamy tutaj jakieś takie elementy, które są, no może nie do końca przyjemne, to ta skala tej nieprzyjemności, jeżeli można to tak nazwać, nie jest aż tak duża. Za to mogę Wam powiedzieć, że widzę, że według kart będziecie się już od jakiegoś czasu może martwili właśnie pod względem finansowym, jak w tym sierpniu sytuacja się rozwinie. Możliwe, że będzie jakaś jedna taka sytuacja, której się trochę obawiacie. Może planujecie jakiś wydatek, może planujecie, znaczy nie wiecie do końca, jakiej skali będzie ten wydatek i jak będą się układały może ten szereg wydatków. To będziecie tutaj, widzę, trochę zmartwieni. Dwójka mieczy właśnie mówi o tym takim zmartwieniu, że może, czy będzie dobrze, czy będzie źle, ale w którą stronę pójdzie tutaj sytuacja, w którą stronę się rozwinie. Tutaj mogę Wam powiedzieć, że i czwórka buław, i as buław, one, te dwie karty mówią o tym, że uda Wam się, nawet jak będą jakieś tutaj problemy, czy może nawet nie tyle, że będą problemy. Widzę, że będziecie bardzo skutecznie antycypowali to, co trzeba zrobić i jak podejść do swoich wydatków, swojej sytuacji finansowej, ażeby ułożyć to tak, jak powinno być. To wskazuje na to, że nie będziecie przepłacali nigdzie, nie wydaje się, żeby pojawiło się coś znienacka, co by Was zaskoczyło, tak? Bo jeżeli, no wiadomo, każdy z nas ma jakieś wydatki i wiemy, jakie one będą mniej więcej, tak? Mniej więcej wiemy. I tutaj wydaje się, że będziecie bardzo skutecznie tym budżetem zarządzać, więc jeżeli planujecie jakiś wyjazd, bo to wiadomo, sierpień, może są takie plany, to wydaje się, że uda Wam się to osiągnąć, chociaż tutaj siódemka buław mówi o tym, że mimo wszystko pewne te plany będziecie musieli do jakiegoś tam stopnia trochę zmienić, tak? Więc to nie będzie sztywne ramy, będzie tak i nie inaczej. Będzie trzeba troszkę tutaj podejść z inwencją twórczą, będzie trochę inicjatywy trochę poprzejmować i no tak tutaj się dostosować, tak? Improwizować może powiedzmy to w taki sposób. Niemniej, jeżeli chodzi o dalszą część miesiąca, to tak jak mówiłem, tutaj pokazywałem tą kartę świata, sytuacja będzie całkiem dobra. Szóstka w ogóle denarów mówi o tym, że dostaniecie pewną kwotę pieniędzy, że otrzymacie coś prawdopodobnie dodatkowego, więc to nie jest możliwe, że to nie jest tylko i wyłącznie ta taka na przykład podstawowa wypłata, tak? Czy to, czego się całkowicie spodziewacie, może uda się w sierpniu jeszcze tutaj otrzymać jakieś pieniądze, które będą z jakiegoś dodatkowego źródła, może będzie chodziło o to, że uda Wam się w poprzednim czasie dorobić trochę, może jakieś dodatkowe prace po godzinach porobić i ta kwota, ten budżet, którym będziecie dysponowali, będzie większy w sierpniu niż jest to, powiedzmy, że taką normą, którą macie ustaloną. I
Tak, jak jeszcze raz wrócę tutaj do tej karty świata, wskazuje to na to, że to będzie tak związane z tym, że wiele rzeczy ułoży się w tym kierunku, tak? Wiele rzeczy pójdzie po waszej myśli, a nawet niektóre rzeczy pójdą nie nawet po waszej myśli, tylko po prostu los rzuci tutaj tą dobrą monetę. Ja nie mówię o tym, że teraz wygracie jakieś pieniądze czy coś takiego. Nie mówię o takiej monecie rzuconej przez los, tylko to, że nawet poza waszym tutaj możliwością przewidzenia pewnych rzeczy, sprawy potoczyły się zaskakująco dobrze i będziecie tą taką większą kwotą dysponowali w przeciągu sierpnia. Szczególnie to się stanie wyjątkowo jasne w drugiej połowie sierpnia i bardzo możliwe, że na przykład jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, to po prostu lepiej wam będzie szło, tak, będzie może więcej zamówień, mówię, będzie jakaś możliwość dorobienia, jeżeli nie pracujecie na własny rachunek, tak troszkę na boku, może będzie jakaś nawet mała premia, czy jakiś dodatek, coś takiego, co pozwoli wam w pewnym stopniu powiększyć swój budżet w ciągu tego miesiąca. Jedna taka rzecz, która może być na sam koniec niepokojąca, ale tak jak mówiłem, jest tu obok karta świata, która zmniejsza skalę pewnych rzeczy, które mogłyby być nieprzyjemne, ale piątka mieczy sugeruje, że może wydarzyć się coś takiego troszkę właśnie znienacka, tak, takiego, co się pojawi pod sam koniec sierpnia, co no, będzie was troszkę kosztowało. Ja bym w tym przypadku myślał o tym, że może coś się popsuje po prostu, tak? Może jakiś, może coś w samochodzie się troszkę no, tutaj poluzuje, może jakaś rzecz się zepsuje w domu, tak? No i patrzę po swoim mieszkaniu, więc różne jakieś elementy mogą nie do końca zadziałać i to będzie ten taki koszt, taki wydatek, on nie będzie wielki, tak? Tak jak mówię, tu karta świata jest i ogólnie cały rozkład jest całkiem pozytywny. Ten wydatek nie będzie wielki, ale będzie, tak? Więc musicie się przygotować. Może nie od razu nie planujcie, co zrobicie z tymi dodatkowymi pieniędzmi, a przynajmniej nie z całością tych dodatkowych pieniędzy, żeby mieć tutaj małą przygotowaną chociaż jakąś poduszkę finansową na właśnie tą taką, na ten taki wydatek, który się pojawi pod koniec miesiąca, który nie do końca będzie jednak przewidziany. No nie będzie się pewnych rzeczy dało przewidzieć, nie zawsze się da. Więc tutaj karty trochę doradzają, żeby wytrzymać do końca miesiąca i mieć jakieś tutaj pieniądze, żeby w razie czego móc naprawić tą sytuację, tak, naprawić tą rzecz, która się popsuła. Więc tak, to jest dla was, lwy, rozkład na sierpień pod względem finansowym. Tutaj tylko poruszamy te kwestie właśnie wydatków, ewentualnych tutaj wpływów i co z tym zrobić, jak to będzie wyglądało, żebyście mogli tutaj może lepiej zaplanować swój budżet, troszkę pomyśleć szerzej o nim i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, możecie tutaj rozważyć subskrypcję kanału albo polajkowanie tutaj filmiku. Ja jestem Kosma Mykowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, pod filmikiem jest w opisie link do mojej strony internetowej. Zapraszam jak najbardziej i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!